Się wydaje? Czy muzyka, która tak poruszyła Bazylka, była zagrana na skrzypcach? Popatrzcie proszę na ten instrument. Rzeczywiście, na skrzypce to za duże, a na kontrabas za małe. Ale podobne i do jednego, i do drugiego. Zaraz przywitam się i wszystkiego dowiem. O, dzień dobry! Jestem Bazylek, smok warszawski. Dzień dobry, jestem Krysia. Krysia, a to? To jak się nazywa? To jest wiolonczela. Wiolonczela? Jak z wiersza. Nic dziwnego. To instrument z duszą. Pamiętacie, czym jest dusza w skrzypcach? To mały kołeczek, który dotyka górnej i dolnej płyty instrumentu. Ha! Wiedziałem! Wiedziałem! Co wiedziałeś? Że to musi być instrument z duszą. Wiolonczelę widzę po raz pierwszy, ale bardzo dobrze znam skrzypce. Ich dźwięk zawsze porusza moją duszę, tak jak dzisiaj ta muzyka wiolonczeli. Czyli ty też masz duszę? No tak. Musisz być bardzo muzykalny. No tak, no. Czasami tańczę do muzyki. A możesz zagrać jeszcze raz to, co wcześniej? To? Nie. To, co wcześniej. Jeszcze wcześniej. Popisowa figura. Zobacz, jak długo potrafię stać na jednej nodze. Ciekawe, ile czasu wy wytrzymacie. Wstańcie na chwilę sprzed ekranu, wyprostujcie się i podnieście do góry jedną nogę. Bazylku, A wiedziałeś, że wiolonczela opiera się na nóżce? Rzeczywiście. I ma też długą szyję, jak ja. Ma szyję i ma główkę. Główkę?
Mogłem zgadnąć. Ma igłówkę. Ała. No, wystarczy tych akrobacji. Poróbmy już coś innego, Krysiu. Co? A ja mam pomysł. Chwileczkę. Jak wam poszło to zadanie sprawnościowe? Może teraz rozruszamy nasze głowy. Ale nie tak. Czas na łamigłówki. Zobaczcie, jak poradzi sobie z nimi Bazylek. Może mu pomożecie? Posłuchajcie i zgadujcie razem z nim. Muzyczne zagadki nie tylko dla smoków. Pytania do grania na każdą z pór roku. Kto gra? Wiolonczela. Kto zgaduje? Ja! Gotowi do dzieła, zabawa już trwa. Kasztany, liście zbieram codziennie. Ile ich spadło, nawet nie zliczę. I wiolonczela brzmi tak jesiennie, kiedy jej struny pociera. Wiem, wiem, smyczek. Bardzo dobrze, Bazylku. To bawmy się dalej. Muzyczne zagadki nie tylko dla smoków. Pytania do grania na każdą z pór roku. Kto gra? Wiolonczela. Kto zgaduje? Ja! Gotowi do dzieła? Oto numer dwa. Wieje i śnieży. Zamieć prawdziwa. Śpią pod przykryciem róże w doniczce. By grać o zimie, smyczka używa mniejszy instrument. Też z duszą? Skrzypce! Skrzypce! O, to było łatwe. To ja teraz zadam zagadkę. Muzyczne zagadki nie tylko dla smoków. Pytania do grania na każdą z pór roku. Kto gra? Wiolonczela. Kto zgaduje? Ty! Gotowi do dzieła? Oto numer trzy! Czy ktoś kontrabas tutaj udaje? Gitarę? Harfę? Lub dajmy na to deszczyk wiosenny, co pada w maju? Tak! Wiolonczela gra! Pizzicato! To na koniec jeszcze ja zadam jedną zagadkę. Muzyczne zagadki nie tylko dla smoków. Pytania do grania na każdą z pór roku. Kto gra? Wiolonczela. Kto zgaduje? Ty! I wy! Gotowi do dzieła? Zaraz koniec gry. Słonecznie, ciepło. Już środek lata. Dobrze się kąpać w chłodnym jeziorze. Lecz co tam płynie, choć umie latać? Ptak z długą szyją w białym kolorze. Dziwna ta zagadka. No, tutaj chyba nie chodzi o instrument, ani o sposób gry na nim. To prawda. Odpowiedzią na tę zagadkę jest nazwa ptaka, a wiolonczela trochę go przypomina. Czy domyślacie się, co to jest? To... Zaraz. Ja myślałem, że wiolonczela przypomina małego smoka. Ja mam szyję. Ona szyjkę. Ja mam głowę. Ona główkę. Ja mam nogę. Nawet dwie. Ona nóżkę. I jeszcze mamy duszę. Może to jest zagadka o mnie? Ale słowo ptak można zamienić na smok. I jeszcze mogę się przemalować na biało. Wtedy będzie smok z długą szyją, cały w bieli. O! Bazylku, dzieci podają inną odpowiedź. Łabędź. Nabrałem was! Wiedziałem od początku. Tylko tak się z wami przekomarzałem, bo ja po prostu bardzo polubiłem wiolonczelę. Bardzo. To ja ci teraz zagram łabędzia. Tak?
Brzmi tak pięknie. Tak pięknie, jakby łabędź z lekko rozłożonymi skrzydłami płynął powoli. Ale wiesz co? Czegoś mi tu brakuje. Wiem! Wody! Łabędź przecież nie pływa w powietrzu. A w zagadce była mowa o jeziorze. A ja właśnie niedawno poznałem instrument, który wspaniale naśladuje wodę. O, gdyby tylko był tu razem z nami. Thank you.